Witajcie! W związku z pytaniami dotyczącymi, jak zabezpieczamy nasze blaty, chcielibyśmy Wam dzisiaj nagrać film ilustrujący, jak zachowuje się blat po imprezie u cioci na imieninach czy u wujka Staszka na 60 urodzin. Co dzisiaj chciałam Wam pokazać? Chciałam Wam pokazać, jak blat dębowy pokryty olejem włoskim zachowuje się w przypadku wylania kilku produktów typu alkohol, sok malinowy, cytryna bądź też woda, która nie wsiąka w ten blat, a także nasze ulubione przez kobietki wino. Więc zaraz zaczniemy eksperyment i po 24 godzinach pokażemy Wam, jak ten blat się po prostu go czyści. Zaczynamy od czego? Może wyleje nam się troszeczkę alkoholu. Polewamy. Och, och, ale nie stara ze mnie. Tak, tutaj jeden głębszy. Teraz spróbujemy dolać do tego trochę soku. Och, nie trafiłam. Się nam wylało. Trochę cytryny. Ups, trochę cytryny. Jeszcze ulubiony przez dziadka Staszka ajer koniaczek. Oj, nie trafiony. No i oczywiście jeszcze dolejemy winka. Wineczko, wineczko. Och, biedne winko. I tak właśnie ten blat, jak widzicie, został od stołu strasznie po imprezie zostawiony. A domownicy oczywiście poszli spać. Więc kończymy ten eksperyment w dniu dzisiejszym. Zostawiamy ten blat w takim oto stosunku. Już nie przesadzę. A jutro pokażemy Wam, jak blat się zachowuje dzięki użyciu naszych materiałów wysokiej jakości, jakim są oleje włoskie. Także do jutra. Trzymajcie się. Miłej imprezy przy sobocie.